W wojewódzkim sejmiku zasiądzie aż 3 reprezentantów naszego powiatu. To Waldemar Bonkowski i Piotr Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości oraz Dariusz Męczykowski z Platformy Obywatelskiej. Spośród nich najwięcej głosów, 11 925, zdobył Dariusz Męczykowski, dotychczasowy wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego. I dzisiaj cieszymy się, że samorządy z sobą potrafią współpracować, sięgać po różnego rodzaju dotacje i powiat jest takim swoistym liderem. Chcę, aby ten kurs został zachowany. Przy tym wszystkim liczę na to, że właśnie opozycja, Piotrek Karczewski czy Waldek Bąkowski na pewno będą wspierać z nami. To są oddani ludzie swojemu środowisku. Cieszę się, że są w sejmiku. Z pewnością w trójkę będzie łatwiej po to wszystko sięgać. Jeszcze raz dziękuję i postaram się ten dobry kurs na wielki rozwój, szczególnie naszego terenu, terenu powiatu kościerskiego, ale także całego województwa pomorskiego, będziemy starali się utrzymać. 11 018 mieszkańców powiatów kartuskiego, kościerskiego, gdańskiego i starogardzkiego zagłosowało na Piotra Karczewskiego, byłego wojewodę pomorskiego. No myślę, że przede wszystkim infrastruktura drogowa, infrastruktura sportowa, to są takie tematy, które, na które są środki unijne i trzeba dbać o to, żeby te środki były sprawiedliwie dzielone, żeby też na te powiaty, które są z dala od Trójmiasta, żeby one trafiały, ponieważ tutaj też mieszkańcy żyją i każdy chce żyć jak najlepiej. Waldemar Bonkowski uzyskał poparcie w wysokości 6380 głosów, co pozwoliło mu ponownie zasiąść wśród wojewódzkich radnych. Funkcję tę pełnił już w latach 2006-2010. Mandat stracił przed końcem kadencji z powodu prawomocnego wyroku sądu za nakłanianie do fałszowania dokumentów. Waldemar Bonkowski ponownie został nie tylko radnym, ale też wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jego kandydaturę poparło 18 radnych. Jestem osobą wyrazistą. Nigdy nie zmieniam partii, ani poglądów politycznych, ani partii nie zmieniam. Jestem jednoznaczny od wielu lat. I wielu kiedyś może nie bardzo na mnie zwracało uwagę, niepochlebnie się o mnie wyrażało, ale teraz zauważyłem, że coraz więcej ludzi odnosi się do tego, co przed laty mówiłem, że no niestety, ale słowa Bonkowskiego może to nieskromnie zabrzmi, ale okazało się prorocze. No przede wszystkim będę tam strzegł interesów tutaj wyborców. No i między innymi siebie, bo też jestem, mieszkam tu wśród ludzi, stąd się wywodzę. Nie jestem oderwany od rzeczywistości. Wśród zwykłych, normalnych ludzi znam tutaj problemy tych ludzi, znam problemy przedsiębiorców, rolników, bo mam bogate doświadczenie zawodowe, więc to będę chciał wykorzystać w sejmiku. Przede wszystkim będę się przeciwstawiał jakimś pomysłom szkodliwym, którzy tam decydenci wymyślają. W związku z tym, że mamy doświadczenie i wiem, które rzeczy mogą być dobre, a które szkodliwe. No i przede wszystkim zadbam o jakiś zrównoważony rozwój naszego województwa. Przewodniczącym sejmiku został wybrany Jan Kleinschmidt z PO, 30 głosów za. Dwóch kolejnych wiceprzewodniczących obok Waldemara Bonkowskiego to Grzegorz Grzelak z PO, 33 za oraz Józef Sarnowski z PSL, 32 za. Ogółem spośród wszystkich kandydatów startujących do sejmiku największe poparcie zyskali reprezentanci Platformy Obywatelskiej. Na PO zagłosowało ponad 40% wyborców. To cieszy, ale też zobowiązuje, zaznacza Stanisław Lamczyk, poseł na sejm tej partii. Sprawa najważniejsza to w tej chwili będą drogi wojewódzkie, bo to przede wszystkim tutaj przy tej strategii, która była teraz realizowana, mianowicie środki poszły w pierwszej kolejności na oddłużanie szpitali, później na dojazd do autostrady i wreszcie teraz budowa kolei metropolitalnej, bo właśnie wszędzie był potrzebny, a w tej chwili głównie to będą remontowane drogi wojewódzkie, ronda, chodniki, ścieżki rowerowe i tym podobnie. To właśnie przede wszystkim drogi. No i dalej infrastruktura związana właśnie z drogami właśnie wojewódzkimi, ale również obwodnica Kartuz będzie realizowana. Też pan marszałek podpisał porozumienie dotyczące opatu, czyli obwodnicy północnej aglomeracji Trójmiasta
Także to też będzie w gestii właśnie marszałka. Marszałkiem województwa pomorskiego ponownie został Mieczysław Struk z Platformy Obywatelskiej, który funkcję tę pełni od 2010 roku. W tajnym głosowaniu otrzymał 24 głosy poparcia przy 9 głosach wstrzymujących się.